Siemaneczko, jestem PPTM Games, witam grze. A, slej. Jak widzicie, na koncie 44... Nie wiem, dolary, złotówki. A, zło, tak zło. Dzisiaj musimy trochę zarabiać pieniędzy. Bo nam jest potrzebny na dość... nie tyle spontaniczny zakup, co potrzebny nam jest na zakup stolika, stołka. Który no byłby dla mnie bardzo nadny, ponieważ o co chodzi z tym tokiem? Chodzi mi o to, jeśli miałbym sobie, to w 90% jestem pewny, że mógłbym robić papierosy. Papierosy równa się pieniądz, a pieniądz równa się nowe rzeczy, które mógłbym pokupywać. Mamy szóstą godzinę, więc zobaczymy, co możemy dzisiaj ogarnąć. Na pewno widzę, że to mógłbym zrobić. A chciałbym z jednej strony, żeby po prostu te pieniądze były. Chodzi mi mianowicie o właśnie czekajcie. Chodzi mi dokładnie o przerobienie braka na cukier. Tak? Więc przerabiamy sobie braka na cukier po prostu tak, by móc po prostu zarobić spore pieniądze. Tak mi się zdaje. Mamy 4 sztuki cukru. Czyli po 32 musimy 40 sztuk mieć ogólnie, żeby zarobić 1200 powiedzmy pieniędzy, tak? Czekać mnie, tak? Trochę zmęczony, bo się nie wiem, od 4 godziny. Jest godzina za 10:11 w nocy. Trochę jestem zmęczony, ale mam nadzieję, że uda mi się po prostu jakoś to sobie przemęczyć. Więc mierzymy co trochę z braka za godziny. Trochę z braka. Kolejny panik, który jest znowu. Cukier z baraka. A czemu nie mogę gotować? Wody brakuje. No to idziemy po wodę. No może bez wody widać nie idzie nic więcej. Więc myślimy, żeby to radzi wody. Myślę, jeszcze powinny być jako 24 sztuki jeszcze ogólnie braka. Cukrowego 18, czyli jeszcze mamy na jakieś 3 porcje braka cukrowego. Czy to dużo, czy to mało? No to stwierdźcie sami. Ten kurwa kresko zmulony. Nie będę ukrywał. Tak wspomniałem, za 10:11 w nocy. No to o 4 trzeba znowu wstać. No, z jednej strony to nie jest tak przyjemne, jakby się zdawało, ale nie chcę teraz odwalić lipy, no i nie wrzucać teraz odcinków po dwa, faktycznie, a do tego nie był brak, niestety farmer właśnie live'a, no i trochę tak mi trochę to zaniepokoiło teraz w tym temacie, że no po prostu nie udało mi się tego ogarnąć, tak? Myślę, że teraz się uda to w miarę ogarnąć. Uda mi się, a czekajcie, jeśli pójdziemy jeszcze może pod miarę lekka wody, to byśmy mieli troszeczkę więcej tej wody. No i było troszeczkę lepiej. Dobra. Bierzemy miedeczko, bierzemy sobie wszystko. Nie to chciałem, napiłem się, ja piłem niczym, nie to chciałem. Myślę, że powinno stać. No bo jaka ogólnie ile wody wychodzi? Jak chciał gotować? Chciałem gotuj. Nie na zimno, tylko chciałem gotować. Nie mogę teraz chodzić. Nie za pewności. Pójdziemy sobie jeszcze po jedną. Nie wannę, jak kuźba. Po jeden kubełek.
Nasi pody. Dolejemy. Tak, mi nastarczyło. Wątpię, że nam się uda ogarnąć na tyle. Na tyle wody by nam starczyło, a mam nadzieję, że jak najwięcej nam po prostu wystarczy, tak? Więc czekajcie, bo tak patrzę, bo się naprawdę oczy powlekają mięsowo, a nie powiem, troszeczkę dzisiaj popiję sobie w dniu nagrywania przy remoncie 60. No i troszeczkę nie powiem, jestem zszymulony, tak? Nielicho. Więc nie jest tak miło, jakby się zdawało. Aż tak, przymulenie alkoholem, to jest wiadomo. No tego, późna godzina nagrywek, jeszcze tego, schodzi mi renderowanie dzisiaj. No i wchodzi mi prawdopodobnie wrócenie tego filmiku. Tych filmików Pifaminga i Fana Slajwa wchodzi mi właśnie tak powiem przymulanie teraz, ale mam nadzieję na tyle, żeby nie udało się nagrać 15-minutowego odcinka z Fana Slajwa. O to mi kluczowo chodzi. Dobra, możemy sobie odłożyć góreczek. I możemy sobie iść prawdopodobnie zebrać jajka. Więc no trochę tej kasy z jajek zbierzemy, ale tyle żeby nam starczyło, bo to jest mało prawdopodobne. Się widzę, że tak mi się pięknie teraz przestawiało. Chyba. Ja już teraz wszystko jest git. Udało się to jakoś mniej więcej ogarnąć. Mówiłem 11 po 20 chyba. Nie, zupełnie. Po 12, coś w tym stylu. Więc idziemy sobie na PG. Na PG sprzedajemy, zobaczymy na ile będziemy mieli kasy, mam nadzieję, jak będziecie. Następny odcinek nasz dość mocno wylatuje. Patrząc na ogólny bilans tego. Nawet Brukseli. Brukseli, co ja mówię, Brukseli, ja pierdolę. W ogóle o czymś innym powiedziałem. O czymś innym pomyślałem, o czymś innym powiedziałem. Zajebisty. Dobra, sprzedajemy. Nie wiem czemu boksery powiedziałem, po prostu filmik się przypomniał. Dlatego tak to jest. Myślę, że raczej siły nie będzie jakiś długi odcinek, ale zawsze jakiś tam próbuję nagać moich... Ej. Ładne sprzedamy. Nie, to chciałem jajka zwykle świadać, dobra. Mamy 716, brakuje nam 404. Nie, 604. Na zakup. Tabureta. Dobra, tak zróbmy. Czy coś tu jeszcze możesz sprzedać? To nie. Mamy 1008. No, 1084 mamy. Czekajcie, sprzedamy tą skórę Disa. Nie wiem, czy to będzie dobry biznes. No, ale z jednej strony coś z tym trzeba zrobić, tak? Idziemy się upewnić, ile dokładnie kosztuje. Nie tu, do Anny. Nie Anny, tylko do usza. Hobity.
Prawdopodobnie. No to jest to. Zobaczymy teraz, jak to Kąpiel nie wszystko jest ładnie zasobą. wygląda. Nie jajka, tylko chciałem zobaczyć. 600, tylko 1400, to wam brakuje nam 300. Gdzie byśmy mogli sprzedać jajka? To mnie zastanawia teraz. Nie to jajka można było sprzedać. No dobra, nie jakieś duże pieniądze z tych jajek, ale zawsze to jest parę groszy, które przybliżają nas do finalnego efektu, można powiedzieć. Nie wiem, muszę pomyśleć. I pobić chwilę. Rybatku. Kto by wziął ode mnie jajka? To mnie zastanawia. Nie. No patrzcie, nie pamiętam, kto kupował jajka. Będziemy na targ w Zalesie. Zobaczymy na targu w Zalesie. O! Po prostu wykupi od nas jajka. To nie, po prostu dobry zarobek. Tak. Nie, to nie chcę kupić. Pohandlujmy. Jest ktoś tam inny. Dobra, nie będę oszukiwał. Jestem Simon jak koń. Nie wiem, że taki krótki odcinek, ale zawsze coś jest z tego. Więc jeśli jeszcze odcinku było, to na tyle. Jeśli jakiegoś nie obserwowałeś, to jeszcze jakiegoś komentarza, nigdzie nie zadajcie. Macie do tego odcinka. Na razie, cześć.